Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko, Kamil Cebulski tutaj. Rozmawiamy z Krzysztofem o tym, jak bardzo na dworze jest gorąco, a o jak on ma chłodno u siebie w biurze. U mnie też jest strasznie gorąco. Jak to? No to co, twoje uszczelki nie działają? Szewc bez butów chodzi. No chyba, że tak. Ingrado, moi drodzy, Krzysiek Nitecki, który jest w branży chłodniczej. I to nie tyle w branży chłodniczej. Branża chłodnicza to jest coś ogromnego. Ty się, Krzysztofie, ja podziwiam twoją specjalizację, bo się wyspecjalizowałeś w chłodniach, a jeszcze dokładniej w drzwiach, a nawet chyba nie w drzwiach, tylko w częściach do drzwi chłodniczych. Dobrze kojarzę, czy ty byś inaczej to określił? Nie, no jak najbardziej. To jest, wiesz, taki temat, ale no można powiedzieć, my dostarczamy różne akcesoria, zamki, zawiasy, uszczelki, jakieś grzałki, rączki i tak dalej, no ale też pomagamy się rozwijać tym producentom drzwi chłodniczych, czyli uczymy ich jakiś technologii, tak? Dostarczamy czasami jakieś różne urządzenia, maszyny. Więc to jest taka bliska współpraca. No. Ale mi się właśnie takie branże podobają. Ja nazywam to nudne branże, chociaż nie są nudne, ale nudność polega na tym, że bierzemy przeciętnego tam 17-latka, który myśli, co będzie w przyszłości robił, i on w życiu by nie wpadł na to, że można pieniądze, biznes i wszystko zarobić w branży w takiej, nie chcę powiedzieć ograniczonej, ale wąskiej. O, to będzie dobre słowo. Wąska branża produkcji części do drzwi, ale nie wszystkich, tylko do chłodniczych. No, ale to wcale, wiesz, to się wydaje, że to jest taka wąska branża, ale w ogóle chłodnictwo to jest olbrzymia branża. No. Cała branża spożywcza jest związana z branżą chłodniczą. A to jest... No, chłodnictwo to jest technologia, która jest no, niesamowita w ogóle, tak? Ona, można powiedzieć, zmieniła oblicze świata, bo jak tam pod koniec XIX wieku wymyślono chłodnictwo, no to bardzo duża część ludzkości przestała głodować. Tak, i zaczęliśmy żyć dłużej. To się nazywa technologia, bo nagle zaczęliśmy jeść zdrowiej, bo mięso się nie psuło na drugi dzień, tylko się psuło dopiero po tygodniu, bo były lodówki, a potem wymyślono zamrażarki, więc to mięso się jeszcze bardziej nie psuło, a potem wymyśliliśmy McDonalda i już w ogóle żyjemy powyżej 80 lat, bo zawsze jemy świeże. No, to prawda. To jest, to zawsze był problem i jest problem, że jak masz jakiekolwiek, nie wiem, plony, płody rolne w Afryce, tak? W Zambii zbiera się mango, zbiory. Nagle jest obfitość mango, które gnije za chwilę w ogródkach i nie ma tego jak przechować. To znaczy tam suszą właśnie, tak? Suszą, bo jest słońce, ale to jest pewien problem, czy można powiedzieć, chłodnictwo dało taką możliwość ludziom, żeby przechować świeżą żywność. Nie ma innej technologii do przechowywania w czasie świeżych owoców, tak? Czy mięsa. No, zawsze musisz albo ususzyć, albo zakwasić, albo zakisić, albo coś jakoś przerobić. Nie da rady. Jedyne, obniżając temperaturę, możesz spowolnić rozwój tam bakterii, różnych patogenów i syfów. Okej, no dobra, to wiemy, ale to jest gdzieś tam obok, bo my się chcemy dzisiaj skupić na biznesie. Krzysiek, opowiadaj, jak 17-letni Krzysiek w ogóle sobie wymyślił, że będzie prowadził biznes związany z częściami do drzwi chłodniczych? A to wiesz, to nie, jak miałem 17 lat, to nie myślałem w ogóle o tym, że... No, nawet nie myślałem, że coś takiego istnieje. Ja się domyślam, dlatego mi się tak bardzo twój biznes podoba, no bo no wiesz, no, założyć sobie szkołę, no to ten się taki przeciętny 17-latek to sobie, no każdy może wymyśleć. No co ja tam w życiu robię? Sklepy internetowe, no każdy 17-latek wymyśli sklep internetowy, bo to jest takie sexy, nowoczesne, nowe technologie, przy komputerze się siedzi, a tak na dobrą sprawę tego typu branże są zapchane, jest bardzo duża konkurencja, niska marżowość, ludzie tak wszędzie tylko dogadują, jacy są dobrzy, a tak na dobrą sprawę słabo im to wychodzi, potem bankrutują i tak dalej. Natomiast ja
widzę, wiesz, prowadzenie biznesu bardziej jako rzemiosło, jako coś, co rzeczywiście znajdujemy sobie niszę, trzymamy się i jesteśmy liderem tej małej niszy. Niekoniecznie wchodzimy w jakieś takie sztuczkowe rzeczy, dlatego mnie twoja branża bardzo ciekawi, więc opowiadaj, jak trafić na taką naprawdę niszę, której mało kto by wymyślił. No, jak trafić na taką niszę? Tak. No wiesz, ja mam pełno pomysłów na niszę. Znaczy myślę, że jest bardzo dużo jest nisz, bo to jak się im głębiej się wchodzi w takie relacje z firmami, biznesami, albo z przemysłem, czyli wiesz, ludzie się obracają wokół, chodzą po sklepach, restauracjach, ale mało kto myśli, co za tym wszystkim stoi, tak? Jakie łańcuchy dostaw, gdzie nikt tam nie zagląda za kurtyny. Tak. Wystarczy zajrzeć za kurtynę, żeby znaleźć pełno nisz. O. Bo ty pewnie nawet nigdy nie wyobrażałeś sobie, jak wyglądają drzwi chłodnicze, a nieraz byłeś w restauracji, w supermarkecie. Nawet nieraz taki nawet cię muszę, Krzysztofie, tutaj, nawet w chłodni byłem wiele razy. A widzisz, a? No to widziałeś drzwi chłodnicze. No widziałem i to nie jedne, ale w życiu bym nie pomyślał, że można produkować, i to, no ja rozumiem, tutaj sąsiad w zasadzie tam 500 metrów obok ma taką chłodnię kilkupiętrową, taka naprawdę potężna hala, no to ja rozumiem zbudować coś takiego, ale wiesz, jeszcze części do tego to już jest dla mnie coś skonstruowane. Ale co, proszę, wróćmy do historii. Masz 18 lat i co, już wtedy prowadziłeś biznes, czy nie? Nie, ja wiesz. Maturę odebrałeś, opiłeś się, wyczeźwiałeś i mówisz, co? Zakładamy biznes, co? A w sumie tam u sąsiadki, tam w sklepie, no to tam zawias od chłodni nie działał, no to mówisz, naprawię. Nie, to w ogóle było inaczej. Historia była taka, że ja byłem w seminarium duchownym, wyszedłem z tego seminarium. I tam mieli chłodnię, która nie działała. Nie. I po prostu, wiesz, znalazłem pracę u kolegi, bo umiałem parę języków, on mnie zatrudnił, no i zakładał po prostu firmę, która sprowadzała z Włoch drzwi chłodnicze. Okej. Okay. A czemu akurat drzwi, a nie całe chłodnie? Dlaczego nie sprowadzała całych chłodni? No tak, no bo ty mówisz, że sprowadzali drzwi, ty produkujesz części do drzwi, ale a co z resztą chłodni? No, zwykle chłodnie się buduje z tak zwanych płyt warstwowych. Czyli jest blacha, warstwa poliuretanu albo styropianu i znowu blacha, tak? I to na takich liniach produkcyjnych po prostu idą metry kolejne i takie płyty 12-13 metrowe, potem się je tam tnie, stawia, składa jedna do drugiej. Tak, z klocków, tak. Tak? Więc wtedy już istniały w Polsce, było kilka linii do produkcji takiej płyty warstwowej. Nie było sensu ciągnąć z Włoch takich, wiesz, całych kontenerów z płytami, tak? Natomiast jeżeli chodzi o drzwi chłodnicze, to tutaj właściwie się rynek dopiero tworzy. Muszę powiedzieć, jak ja to zaczynałem, to był czas, kiedy się, wiesz, mieliśmy wejść do Unii Europejskiej. Więc wszystkie zakłady mięsne, zakłady rybne, mleczarnie, to wszystko musiało się dostosować do norm Unii Europejskiej. Mm-hmm. Więc na rynku było niesamowite ssanie na drzwi chłodnicze, bo zakłady mięsne, to były na przykład, rozumiesz, takie już tam zakłady jeszcze z PRL-u, z jakimiś tam rozpadającymi się drzwiami, kafelkami odpadającymi i oni musieli spełnić wymogi higieniczne, normy produkcyjne europejskie, tak? Jeżeli chcieli zostać. Tak jest. No, wtedy było w Polsce około, nie wiem, 3000 zakładów mięsnych. Mniejszych, większych, tak? Jasne. No i w każdym masz od kilku do kilkudziesięciu drzwi chłodniczych. Jedne takie drzwi mogą kosztować, nie wiem, od 3 do 20 tysięcy złotych. Tak jest. No więc taki, wiesz, to były takie perspektywy olbrzymie. W Polsce właściwie było wtedy może jeden, dwóch producentów drzwi chłodniczych. No oni nie wyrabiali na tym rynku, tak?
Więc się pojawiły, no też dużo było zakładów takich budowanych na takiej zasadzie, że nie wiem, ja na przykład jakaś tam grupa, wiesz, niemiecka, jakiś niemiecki producent, on z Niemiec ściągał maszyny, wszystko po kolei szli dostawcy z Niemiec, tak? Jacyś tam właśnie włoscy producenci, tak? Tak. No i w ten sposób ten mój kolega sprowadzał z Włoch drzwi chłodnicze. Okej. I handlowałeś. Tak jest, handlowałem. No i rok co? czasu. I sobie tak pohandlowałeś i tak po polsku pomyślałeś, a ja bym to taniej zrobił? Nie, 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 to nie było tak. Po prostu no, ta firma tego mojego znajomego zbankrutowała po roku czasu. Czyli słabo sprzedawałeś. No możliwe, możliwe. No to nic się nie nauczyłeś, że to może nie jest rynek dla ciebie. Jest, słuchaj, jest tak, że jest tylko jeden sposób, żeby zbankrutować. No cash. Tak jest. Brakło. No po prostu, wiesz, stracili płynność finansową i się posypało. Dokładnie, no zdarza się. Może być cudowny rynek, rozwijający się, olbrzymie perspektywy, tak? Nawet możesz sprzedawać, a możesz stracić płynność i... No i tak tam się zdarzyło po prostu, tak? Oni w wyniku tego stracili tam jednego czy dwóch dostawców takich kluczowych. No i potem się posypało. Tak. No, natomiast najśmieszniejsze było to, że ja te części, bo ja je sprowadzam z Włoch, tak? I po prostu na targach tam jeszcze mi Włosi zaproponowali współpracę i ja na początku te części właśnie sprzedawałem temu mojemu koledze, bo on tam miał jakieś różne, wiesz, kontakty. To było takie trochę zaczynanie na wariackich papierach, czyli byłem w firmie, która już waliła się, miałem 1500 zł, no i siedziałem po prostu u rodziców w mieszkaniu na parterze i tam podjeżdżała taka, wiesz, półciężarówka. Ja torbą z Ikei rozładowałem klamki do drzwi chłodniczych. Tak dziwili. Kiedyś nawet samochodu nie miałem wtedy, wiesz? Nie miałem samochodu, a wysyłałem po prostu potem te klamki, zamki, zawiasy, DPD. O, i miałem łóżko w pokoju, a obok mnie najpierw stał jeden taki duży karton, potem dwa kartony, trzy, potem cały pokój miałem zawalony tym. Tak jest. Tak jest. Podobnie wyglądała moja firma, która robiła wysyłki. Wyobraź sobie pokój 4x4,20 i tam ja plus 6 osób, którzy od rana do wieczora przepakowywują książki, które są po prostu wszędzie, tam towaru za 300-400 tysięcy złotych. Nawet te półki, które są za mną, to ręcznie je zbijałem jakieś 20 lat temu z desek takich szalunkowych, jak budowaliśmy dom, to podtrzymywały strop, no to żeśmy z ojcem obheblowali raz, dwa, trzy i takich półek z 20 ileś dookoła, każda ściana w domu była wyłożona półkami, więc tak, takie same warunki mieliśmy, ale to była też wtedy no, biznes handlowy, czyli kupowałeś hurtowo i przepakowywałeś pod zamówienie na pocztę codziennie i taki prosty biznes, no ale to taki na razie małe takie, taka mała skala, mały biznes, a czemu tak ten handel ci nie pasował i gdzieś tam ci się produkcja... No. Ja wiesz, znaczy to nie jest tak, że my coś produkujemy, sami nie produkujemy, najwyżej czasami zlecamy produkcję czegoś. Okej. Tak? Mhm. Nie mamy, znaczy sami tu żadnych maszyn do produkcji nie mamy. Mamy nasz, no głównie to producenci to są, znaczy nasi klienci, tak? To są producenci komór, drzwi chłodniczych, jakieś tam hurtownie, wykonawcy. A my bazujemy na bazie współpracy z różnymi producentami. Część ich jest tam we Włoszech, kogoś mamy dostawcę we Francji, w Niemczech, w Polsce też mamy kilku dostawców. No i albo to jest tak, że oni mają jakieś produkty, albo my widząc rynek na coś, gdzieś tam we współpracy jakieś opracowujemy różne elementy. Tak? Nowe rozwiązania, jasne. Okej, dobra, to teraz coraz bardziej rozumiem twój biznes. A czemu akurat te części do drzwi chłodniczych to są jakieś inne od takich zwykłych drzwi, że to takie zawiasy, że te klamki i uszczelki i to wszystko to jest inne?
Tak. Czemu? No, uszczelkę masz w zwykłych drzwiach, ma wysokość, znaczy tam grubość parę milimetrów, a tu są uszczelki takie, co mają, rozumiesz, po 2-3 centymetry. Okej. Chcesz pokazać. Spokojnie, spokojnie. Dobra, Zatem czy... na przykład zamki, wszystkie zamki muszą być bezpieczne. Czyli tak, że jak ja cię będzie zamknął na klucz w chłodni czy w mroźni, to się wydostaniesz. A to bez sensu. To jak windykować należności? No przecież No no, tak to nie, się... to wszystko wiesz, to co jest tam w horrorach czy w jakichś tam filmach takich trzymających grozę, że gościa zamknęli w mroźni i on nie może się wydostać, to są bzdury, no. No, to bez sensu taka. Już myślałem, że tak dwie funkcje taka chłodnia by spełniała. No to może miałbym, wiesz, chyba zawsze można mieć specjalną chłodnię, nie? Wersja premium klamki, nie? Jak chcesz, możemy ci załatwić specjalną klamkę do chłodni, do windykacji. Tak. Okej. Okay. Czyli zauważyłeś, że z jednej strony są firmy budowlane, znaczy no takie, które gdzieś tam no, budują przy tych wszystkich budynkach chłodnie. No to ja rozumiem, po prostu jest budynek w projekcie, który trochę bardziej izolujemy, tylko trzeba by jak jakiś lepszy sposób dostania się do tej chłodni niż zwykłe drzwi wymyśleć, tak? I wtedy się te drzwi, ale ty całych drzwi nie sprzedajesz, czyli co, czekasz, aż komuś się te drzwi popsują? No już ci mówię. Znaczy historia była taka. Ja mogłem od razu, znaczy mogłem dalej sprzedawać zwłok drzwi chłodnicze. Ale nie miałem kapitału. Stwierdziłem, że jak mam mało kapitału, to muszę generować pieniądze, czyli pracować na wyższej marży i mieć po sprzedaży zero problemów. A jak się sprzedaje drzwi chłodnicze całe, to generalnie w stosunku do inwestycji to marża jest mniejsza, tak? No, są duże obroty, ale tam procentowo to marża jest mniejsza, tak? Czyli musisz mieć duży kapitał, no i sobie nim tam obracasz. Dodatkowo po sprzedaży masz kupę problemów, bo musisz to zamontować. Potem jak zamontujesz, to klient się przypieprza, że źle zamontowałeś. To ci urwie trochę. To nie dopłaci, to nie zapłaci. Potem masz gwarancję. Na gwarancji trzeba jeździć, naprawiać, rozumiesz? A oni tam rozpieprzają te drzwi i tak dalej. Więc stwierdziłem, nie, widzę, że jest sanie na rynku w Polsce i w Polsce zaczęli się rodzić producenci drzwi chłodniczych. Pełno firm, wiesz, zaczęło wchodzić w to i zaczęło robić drzwi chłodnicze i produkować. A ja im dostarczałem części. Ja po prostu jeździłem po producentach drzwi chłodniczych, tych, którzy powstawali, i im sprzedawałem części. A jak oni mieli jakieś problemy, to ja się pytałem Włochów, a jak to rozwiązać, a jak tam to rozwiązać, i im tu, wiesz, podpowiadałem. A to, poczekaj, bo jaki jest problem? No i załóżmy, że produkuje sobie takie drzwi, no to jaki to jest problem, nie wiem, kupić sobie części? Czemu tak akurat z pośrednika ludzie korzystają? A nie wszyscy. Nie wszyscy korzystają, ale po prostu ja mam części od ręki. Okej. Okay. Tutaj. W ogóle wszyscy, którzy mieli rzeczy od ręki, no to teraz, no ja jak widzimy tą inflację, która tutaj galopuje, to całkiem dobrze na tym wychodzą. Moja znajoma też skład budowlany założyła, tylko ona miała takie założenie, że na nic ludzie nie będą czekać, tylko wszystko od ręki. Płytki, nie płytki, które się kładzie na ścianę, których jest 3 miliony rodzajów, 3000 palet na placu, masa kapitału zamrożonego, tylko po to, żeby mieć jakąś tam zdolność, przewagę konkurencyjną, no to teraz pandemia przyszła i rzeczy, które kupowała bardzo tanio, teraz sprzedaje bardzo drogo. Poza tym, wiesz, ja nie poszedłem do dużych producentów, tylko szedłem do takich małych i średnich. Do małych i średnich i po prostu oni, jak mieli zrobić, nie wiem, 5 drzwi, 10 drzwi, tak? No to sprowadzanie 10 klamek z Włoch, czy 10, czy 20 zawiasów jest bez sensu, tak? No, zwłaszcza przed wejściem w Unię Europejską. Teraz to po prostu chyba tylko Weszliśmy wysyłają. do Unii Europejskiej, to po prostu, no oni, wiesz, zamiast ściągać, nie wiem, paletę czegoś, poza tym jest, wiesz, bariera językowa. To są często ludzie gdzieś tam w mniejszych miejscowościach, działający na lokalnym rynku. Budowlańcy, no. No, budowlańcy, to co oni będą gdzieś tam, wiesz, dzwonić do Włochów, do Okej. Okay. makaroniarzy, użerać się z nimi, organizować transport. Zadzwonią do mnie,
Mówią, poproszę 10 klamek i wysyłamy. Okej, to teraz już zakumałem tą twoją branżę i te potrzeby, które zaspokajasz. To wiele osób tak się wyspecjalizowało właśnie w takich różnych rzeczach, gdzie no ci budowlańcy, no to pewnie sobie budują różne rzeczy, tylko nagle mają zlecenie na chłodnie, no to trzeba zrobić drzwi do chłodni, tak? No to się jakoś to robi. Znaczy nie, powiedzmy tak, drzwi chłodnicze w ogóle to nie jest taka prosta rzecz. To tak nie? zwykły budowlaniec jej nie robi takich drzwi. Do tego trzeba mieć trochę maszyn. Jest pewna bariera wejścia w produkcję drzwi chłodniczych. I to dopiero od paru lat my zmieniamy trochę reguły gry. Jakbyś chciał, możesz u siebie w garażu zrobić drzwi chłodnicze. No, u siebie w garażu mogę różne rzeczy robić. Podejrzewam, że drzwi chłodnicze też. No to trochę tam desek, tego steropianu, blachy i piękne drzwi wyjdą. Ze 2 lata temu nagrałem taki filmik na YouTubie komórką. Jak zrobić drzwi z płyty warstwowej. Nawet już mam 11 tysięcy wyświetleń ten filmik. O, widzisz? I ludzie go kojarzą. On sprzedaje nam takie komplety montażowe, czyli normalnie, żebyś zaczął, jakbyś chciał zacząć produkcję drzwi chłodniczych, to musisz 1 000 000 przynajmniej złotych wyłożyć. Przynajmniej. No chyba oszalałeś, ale poczekaj, bo tak, no bo drzwi takie trochę co lepiej izolują, to chyba każdy potrafi zrobić. Czy jeżeli ty używasz sformułowania drzwi chłodnicze, to są jakieś rodzaju magiczne drzwi, które muszą jakieś normy spełniać, jakieś badania, jakieś atesty pożarnicze, niepożarnicze? Są drzwi chłodnicze takie za nami. O tam. Tak. Pokazuję patyczkiem. Tak, no te wejściowe, no to są drzwi, tak? To... Są drzwi chłodnicze właśnie. One są grube na 8 centymetrów. No dobrze, ale poczekaj, jak ja bym zrobił takie drzwi, no to co, sanepid by przyszedł i powiedział, panie, co pan tutaj zrobił? Proszę mi fakturę od producenta, jakieś atesty, tak? Zrób takie drzwi. Ale nie, wiesz, ja się pytam, czy to nie, muszą być jakieś takie... Bariery atestów, potrzeba atest PZH, ale można powiedzieć, to jest bardzo ciekawa branża, gdzie mam wrażenie jest najmniej regulacji na świecie. Bardzo mało regulowane są te drzwi chłodnicze. To jest takie coś, bo nikt o tym nie myśli, żaden z urzędników ani polityków, więc nie wymyślają ograniczeń. I oby tak zostało, nie? Nikomu, tylko Kamil, to możemy wyciąć, bo ja nie chcę, żeby ktoś usłyszał, że coś takiego nawet, istnieje. Nawet jak się przypieprzają, wiesz co, Krzysiek, nawet jak się przypieprzają do tych budynków, no to przeważnie robią te atesty ciepła, czyli ile ciepła ucieka i jak ucieka dużo ciepła, to źle, a w chłodni, no to wiesz, to nic nie ucieka, tak? Nie, to też ucieka. No ale powiedzmy klasycznie, jak chcesz zrobić... Problem jest taki, jeżeli masz drzwi chłodnicze, jak włożyć tam do środka izolację? Jeżeli masz drzwi o grubości 8, 10 albo mroźnicze nawet 12 centymetrów, to jak chcesz tam tą izolację poliuretanową albo jakąś włożyć? No właśnie, no i do tego musisz mieć prasę, jeżeli chcesz zrobić porządnie drzwi, czyli że masz, podajesz po prostu, musisz mieć taki agregat do spieniania poliuretanu. Żeby to ci nie rozsadziło płata drzwiowego, to musisz mieć prasę. Prasa może kosztować na przykład 100 tysięcy euro, agregat drugie 100 tysięcy euro, a oprócz tego jeszcze musisz mieć kilka maszyn do, no wiesz, giętarki. No i się zrobi. No i rzeczywiście zrobi się milion. No właśnie, my teraz zmieniamy reguły gry, i mówimy, zrób to sam w garażu, Kamil. My ci damy takie okucia, takie akcesoria, że weźmiesz, kupisz sobie płytę warstwową, którą robi fabryka w produkcji ciągłej, to jest bardzo tanie, tego użyjesz do zrobienia. O, te drzwi właśnie, my żeśmy tam, co są, myśmy sami zrobili na 2 kobyłkach. No. Czyli daje się i ty takie zestawy produkujesz. Mamy 2 lewe ręce i... No to wiesz, to dobrze, że 2 lewe, ale no wiesz, no podejrzewam, to zbiłeś po prostu kilka płyt do kupy, przykręciłeś zawias i obiłeś czymś ładnym.
O, mamy nawet takie, o, na YouTubie, na naszym kanale też są takie filmiki, jak składamy właśnie takie drzwi chłodnicze, akurat przesuwne. I tak żeśmy, wiesz, po prostu jak żeśmy je składali, to tam poklatkowo tak robiliśmy zdjęcia. W pewnym momencie zniknęło piwo. Jest zagadka taka, kto zabrał piwo? Okej, czyli coraz więcej widzę tutaj tej wartości, którą dostarczasz, bo tak zawsze sobie myślałem, no, części do drzwi, części do drzwi, ale to w zasadzie takie zestawy do samodzielnego montażu takich drzwi tutaj widzę. Nie, no słuchaj, ja uważam, że żeśmy no może gdzieś tam też trochę się przyczynili do tego, że Polska jest dzisiaj jednym z czołowych producentów drzwi chłodniczych w Europie. Nawet. Tak, myślę, że tutaj Polacy nieźle tłuką. No, w ogóle w takich produkcyjnych rzeczach, no to całkiem sporo. No, w oknach jesteśmy chyba najwięksi, w drzwiach pewnie też. Tak. No, a my żeśmy, wiesz, pomagali, że tak powiem, w transferze technologii. O, tak? Okej. No dobra, to czemu zostałeś przy handlu? Częściami, a nie zacząłeś po pierwsze handlowo, bo tak, firma rośnie, tak? Rośnie od tych 15 czy iluś lat, idzie do przodu, zwiększa obroty. Tutaj mówiłeś, że w każdym kwartale zyski miałeś, co jest fenomenalne, z mojego punktu widzenia. Czemu nie ma, że handlu, zacząć handlować drzwiami, czy produkcja nie bierze cię w tą stronę, taki, żeby przejąć rynek z tej strony, żeby ten cały łańcuch przejmować jak największy? Wiesz co, no to jest tak, że myślę, że to jest coś, co nas czeka. Jednak. Ale czeka nas, tylko my nie chcemy, znaczy ja uważam, że kluczem jest to, żebyśmy, znaczy tak, jest jakiś sposób produkcji drzwi chłodniczych, który istnieje na świecie od, nie wiem, 40-50 lat. Tak jest. Tam są niesamowicie mocni Francuzi, Niemcy, Włosi w tych okuciach. Oni mają no 40 lat czy więcej, tak, doświadczeń i sprzedają swoje produkty na cały świat. To jest niesamowita przewaga skali, powiązań na rynku. Ja, rozumiesz, jeżeli miałbym konkurować, a że wymyślę sobie jakąś nową klamkę, tak, albo nowy zawias, no to jest za mała skala w Polsce i tam w tych różnych krajach ościennych, gdzie coś sprzedajemy, żebyśmy mogli, wiesz, konkurować z Włochami albo z Francuzami. Więc my raczej myślimy tak, zmieńmy reguły gry. Oni wszyscy są uwiązani w tradycyjny sposób produkcji drzwi. Czyli po prostu jest właśnie taki producent, który ma tą prasę, spieniarkę, rozumiesz, cały warsztat pracy, tak? I produkuje sobie te drzwi, tam sprzedaje tym, co budują komory, no i super. A ja uważam, że jak zmieniamy reguły gry, że po prostu no, każda komora chłodnicza jest budowana z płyty warstwowej. Wycina się otwór, czyli ileś metrów płyty idzie na śmieci, no i wstawiasz tam drzwi. A my mówimy, weźmy te parę metrów płyty, ładnie je obłóżmy, wiesz, poprzykręcajmy tam nowego typu okucia, bo to trzeba inaczej myśleć, w ogóle to one muszą być nowego typu i w ten sposób promujmy drzwi chłodnicze, że teraz to nie jest już, jak gdyby wywalamy tych tradycyjnych producentów, tylko idziemy do wykonawców, do producentów komór, tak dalej. I mówimy im, po co będziecie czekać 4 tygodnie albo 8 tygodni na drzwi chłodnicze, zanim wam ten producent zrobi. Kupcie od nas taki zestaw i w 2 godziny macie gotowe drzwi. I używacie tej płyty, którą tak Właśnie. byście na śmietnik wywalili. Teraz już zakumałem, gdzie jest ta twoja przewaga konkurencyjna. No to rzeczywiście, no bo skoro wycinasz otwór na drzwi, no to już masz materiał, z których możesz te drzwi zbudować. Dodasz trochę listewek, uszczelek, prawda, i zamek,
i to wszystko, i wszystko ładnie funkcjonuje. Jeszcze pewnie jakiś sterownik na drzwi przywiercisz, żeby tam wiedzieć, jaka jest temperatura, kamery, nie kamery, podglądy, i już w ogóle jest chłodnia, jak ta lala. No, Oshow na przykład chciał od nas, żeby jak pracownicy nie zamkną komory, nie zamkną drzwi, to miało piszczeć. Miał być, wiesz, taki denerwujący, taki, wiesz, dzwonek, coś tam, tylko miało to tak denerwująco piszczeć i rosnąć w miarę upływu czasu. No to takie rzeczy trzeba montować. Ja takie mam, ja jak nie zamknę okna i jak zacznie padać deszcz i jak są okna dachowe nie przymknięte, no to mam takie piski. Tutaj zdarzało mi się nieraz tutaj przerwać rozmowę z przedsiębiorcą. Czekaj, bo nie ma nikogo w domu, muszę zamknąć okna. Takie. Ale to ta technologia wchodzi tutaj do tej branży też, nie? Że to jest denerwujące dla pracowników i oni rozwalają to na przykład. No tak, tylko dbają, wiesz, tak, kto są. Otworzysz takie drzwi, nie zamkniesz, no i cały ten chłód ucieka. No to przecież to pieniądze uciekają. No to nie tak łatwo schłodzić powietrze, nie? To prawda, to prawda. No więc... Nie, branża jest taka, wiesz, więc my stoimy w tej chwili, rozumiesz, znaczy od 2 czy 3 lat testujemy te nasze komplety montażowe. I to zaczyna iść. No i teraz po prostu stoimy przed taką, rozumiesz, doliną śmierci. Tak to jest, no żeby przejść na inny poziom jakiś, rozumiesz, no musimy, no z firmy, która jest dystrybutorem lokalnym jakimś, jeżeli chcemy na cały świat sprzedawać jakiś, no, zupełnie inny system produkcji drzwi, tak? To jest, według mnie to jest, wiesz, bardzo fajny biznes może z tego wyjść, tak? To jest taki biznes, jak zrobiła IKEA, tylko w tej naszej niszy, tak? Tak. IKEA zrobi, zmontuj sobie meble, a my mówimy, zmontuj sobie drzwi chłodnicze, tak? I tam można potem, wiesz, podokładać produktów, jakiś, po prostu chodzi o to, że to jest inny sposób produkcji. Wobec tego, no, nie ma, wiesz, zamienników, nie ma... To... No jasne. Ale taki i wiec, co? I to... Czyli teraz dopiero zakumałem właśnie, że to jest takie rozwiązanie i taki chwyt na pokonanie konkurencji, czyli gdzieś twoja energia jest skupiona, żeby podbić świat, czyli żeby mieć jakieś takie firmy, które się gdzieś tam przeszkoli na miejscu, które gdzieś zaczną promować w ogóle to rozwiązanie i sprzedaż tego rozwiązania gdzieś tam u siebie. A że krajów na świecie jest tam 190, no to te kilka języków, które znasz, to może zabraknąć. No może. Nie, no rozumiesz, ale w związku z tym czeka nas po pierwsze teraz jak gdyby inwestycja w takie, no nie tyle produkowanie, bo wiesz, produkcja dzisiaj nie ma sensu. Produkować to, wiesz, no jest pełno maszyn, które ci wyprodukują. No. Po co mam kupować kolejną maszynę do produkcji? Lepiej pójść do gościa, który będzie mi robił coś na wyłączność. Tak? Tylko formy, potem pytanie, czy od razu trafimy z kształtem, z tym, jak to ma być. Tak? To jest, wiesz, cała... Zabawa, która nas czeka, o no ile tak, ja się odważę, wiesz, ruszyć. Ale wiesz, z drugiej strony, jak inwestujesz w maszyny, w produkcję i tak dalej, no to widzisz to, co kupujesz, wiesz, zamieniasz te ciężko zarobione pieniądze, które tam ci, wiesz, kasa z bilansu, z rachunku zysków tam ci znika, ale widzisz ten środek trwały, wiesz, jest hala, a tutaj, wiesz, ekspansja poprzez właśnie taki podbój rynków zagranicznych, no to jest po prostu okej, okay. Zatrudniasz 10 ludzi, oni pracują i jak się nie uda, to nie ma ludzi i nie ma pieniędzy. Tak to chociaż tą masę upadłościową sprzedasz i żyjesz tak. No może.
No bo to jest naprawdę trudna decyzja w ogóle zainwestować pieniądze w jakieś takie zespoły sprzedażowe, które oczywiście każdy sprzedawca, który tam gdzieś na YouTubach się promują, że oni są tacy super, że tak super te zespoły robią, że tak wyszkolą tych handlowców, no tylko przeważnie się okazuje, że ich wynajmujesz i to cholera nie idzie. I to jest ten problem. Wiesz, myślę, że to nie jest, to mam takie poczucie, że w tej branży jest zupełnie inna sprzedaż. Czemu? Znaczy inna sprzedaż w takim sensie, że tu wygrywa ten, kto rozwiąże problem. I często rozwiąże problem od strony technicznej. A rozwiązanie problemu od strony technicznej, no często niewiele ma z takim, wiesz, nawijaniem makaronu na uszy albo tam promujemy coś i będzie super i nie wiadomo co, tak? Tylko po prostu no to jest konkret, tak? Jest klient, który przychodzi z jakimś problemem właśnie, takim jako show, tak? Że pracownicy mi nie zamykają drzwi. I co pan nam zaproponuje, tak? I trzeba coś, wiesz, zaproponować, wymyśleć coś takiego, co ten problem rozwiąże. No ale to chyba są takie systemy, nie wiem, że się same drzwi zamykają, właśnie te piszczałki, które się montuje. No, czasami są, no, wiesz. To znaczy, ja nie mówię, że nie ma rozwiązań na rynku, ale mimo, że są rozwiązania na rynku, to zawsze, wiesz, są kolejne i kolejne problemy. To nie jest tak, że czasami nowe rozwiązania powodują jeszcze większe problemy. No, jak się mówi, najlepsza część to brak części, tak? Bo im bardziej system złożymy, no to gdzieś łatwiej się popsuje i tak dalej. No dobra, czyli działasz sobie długo, dostarczasz fajne produkty, nową technologię, plan ja już widzę cały, ale jak to zrobiłeś, że przez tyle lat cały czas do przodu? No bo no z tego, co piszesz, no to żadnego kwartału nie zamknąłeś stratą, więc jak to się robi? Nie miałeś naprawdę żadnego takiego momentu, że a cholera, wracam jako handlowiec, będę u kogoś robił, bo to mi totalnie nie wychodzi? Nie. O ja. Naprawdę? No. A tak szczerze, tak? Nie, nigdy? Nie, ale znaczy powiem ci tak, że bardzo wiele razy nie wierzyłem w tą branżę i miałem wiele, znaczy, no można powiedzieć, dużo czasu, energii i pieniędzy straciłem na robienie jakichś różnych dodatkowych rzeczy, tak? Na przykład kiedyś tam zacząłem z Włochami współpracować, sprzedawać takie klamki do zwykłych drzwi. Takie eleganckie, designerskie, no bo jakiś tam mój jeden z klientów oprócz drzwi chłodniczych robił zwykłe drzwi produkował. I pomyślałem, a to może taki poboczny rynek, może będzie szerszy, a może za chwilę przestaną tutaj produkować te drzwi chłodnicze, no to się zajmę tym, nie? No i, ale to były takie 2 lata doświadczeń, że tam, wiesz, dużo cisnąłem, jeździłem po różnych salonach drzwi w Polsce. Bardzo dużo się nauczyłem tam, tak? Na koniec to się skończyło kryzysem w 2008 roku i tym, że mi Włosi nie zapłacili prowizji. No tam, wiesz, zrobili kontrolowane bankructwo. Ale z tych 2 lat, to co mogę powiedzieć, bardzo dużo się nauczyłem o takiej, wiesz, dystrybucji, tak? Ale to rynek rzeczywiście jest tak skonstruowany, że można sobie tak wymyślić, że a zostanę dystrybutorem klamek do drzwi, no i sobie wsiadam w samochód, jeżdżę po tych wszystkich salonach i im próbuję sprzedać. To nie jest tak, że jak się ma taki salon, to się ma, wiesz, umowy z 5 na jakimiś tam największymi producentami czy hurtowniami i oni jak już wstawiają, no to wstawiają drzwi, klamki, progi, futryny i wszystko, no bo... Gdzie tam taki właściciel sklepu będzie myślał nad każdym produktem, żeby wziąć tak indywidualnie? No zaraz ci powiem, ja miałem, chodzi o to, że jeździłem na różne targi po prostu, tak? I se chodziłem, nie tylko po tych halach, co tam byli ci moi, powiedzmy, dostawcy, ale zawsze chodziłem se gdzieś tam
a zobaczę to, tam, to, siamto. No i pojechałem na Budmę, patrzę, są jacyś włoskie klamki, proszę bardzo. Nie wiem, co to jest, zaczynam gadać. Oni szukają jakiegoś dystrybutora, przedstawiciela. Ja mówię, no dobra, no to może ja bym się tym zajął. Nie wiedziałem, że nie da rady. No to byłeś na właściwym miejscu. Tak, znaczy nie, wiesz, zacząłem dopiero potem poznawać tą branżę. Okazało się, że tam jest tak zapchany rynek. Włosi, jak zaczęliśmy potem z nimi jeździć po Polsce, powiedzieli, że nigdzie nie widzieli tylu producentów klamek do drzwi obecnych w salonach drzwiowych. Ale ogólnie, no przecież jak jedziesz do Włoch i widzisz tą ich budowlankę i te drzwi, tą taśmę klejącą wszędzie, w ogóle po tej całej Europie, no to po prostu cię szlak zalewa, jak można w takich warunkach mieszkać w ogóle, a co dopiero, no to my jesteśmy naprawdę eleganckim krajem i tutaj takie mamy bardzo dobre poczucie estetyki. No, znaczy powiem ci tak, może Włochów się kojarzy z tam, nie wiem, z, jako że to są producenci Fiata i jakiegoś tam takiego dosyć kiepskiego AGD, tak? Tak. Ale myślę, że Włosi są często niedoceniani. Znaczy, znowu, jak zajrzysz za kurtynę, to tam się dzieje, okazuje się, że Włosi wszystko produkują. Jakbyś kiedyś chciał jakiś produkt i nie wiedział, gdzie go kupić, to jestem pewien, że we Włoszech znajdziesz ale produkt. Ale to wiesz, no to prawie tak jak rosyjskie, no. Tak jak rosyjskie? No włoskie, no to tak, wiesz, są dwa narody, gdzie jakikolwiek byś kraj na świecie nie odwiedził, to tylko nie lubią dwóch narodów, Rosjan i Francuzów, a Włosi mi się wydaje, że są trzeci. No nie wiem, no mi się bardzo, wiesz, z nimi dobrze współpracuję. To znaczy najbardziej tam jest to, rozumiesz, co ja sobie cenię we Włoszech, to, że tam jeszcze istnieje sieć takich małych, rodzinnych firm. Takich kilkunastoosobowych, które często no, robią rzeczy wysokotechnologiczne i sprzedają to na cały świat. Tak? Oni no mają tam niesamowite taki, tam jest niesamowita współpraca. Znaczy, zaraz powiem, na czym na przykład polega. Jest miejscowość, w której jest 10 producentów szynki parmeńskiej. Tak jest. W Polsce, gdyby to było, to każdy miałby swoją własną maszynę do wyciągania kości z tej nogi. Tam już wiesz, jak ona dojrzeje, to tam się wyciąga kości i się sprzedaje bez kości. Tak. A we Włoszech jest tak, że jest jeden sąsiad, który ma maszynę i on świadczy usługę tym wszystkim gościom. No bo taniej. No właśnie. I tych powiązań takich, czy takich, takich kawałeczków, że ktoś bierze się za jakiś drobny element produkcji i robi to dla wszystkich innych wokoło, tak, jest pełno. Tam jest, no można powiedzieć, taki niesamowity outsourcing, taka specjalizacja w drobnym kawałku, tak? Bardzo skomplikowana maszyna nie powstaje w jednej firmie, która ma wszystkie rzeczy, żeby tą maszynę zrobić, tylko ten, kto markuje, to najczęściej jest tylko takim, wiesz, gościem, który wkłada silnik, ktoś mu przywiezie ramę, silnik, pompy, on tylko, wiesz, skręci, zmontuje, szafę elektryczną też mu ktoś inny zrobi, tak? I sprzedaje to. No. Czyli to jest dla mnie coś, co czego według mnie warto się od nich uczyć. Czemu? Bo to raczej tak mówi, że ta gospodarka i jest trochę zacofana. Dlaczego? No bo wiesz, no raczej gdzieś tam to im bardziej gospodarka jest zaawansowana, to produkuje bardziej zaawansowane rzeczy, a bardziej zaawansowane rzeczy produkuje się w dużych firmach, a nie w takich dużej ilości małych firmek. Nie. Nie wierzę w to. Powiem ci tak, mam takie wrażenie, że duże firmy, w dużych firmach jest coraz więcej marnotrawstwa, tak? Tak. I one coraz gorzej odpowiadają na potrzeby klienta.
Znaczy mam porównanie. Firmy jest, rozumiesz, sprzedaje takie maszyny do produkcji tam drzwi, tak? Nie będziemy na razie wchodzić w szczegóły jakie, ale są międzynarodowe koncerny albo jest jedna włoska mała firma, która to, tak, oprócz tam kilku między takich, wiesz, dużych koncernów. Duże koncerny po prostu mają standardowy typo szereg maszyn, koniec, kropka, takie robimy. Tak. A ta mała włoska firma robi takie małe maszyny modyfikowane i wygrywa. Dlatego, że klienci nie... To nie jest tak, że wszystko jest po prostu standardowe. Ale poczekaj, ale jak wygrywa, skoro jest mała, tamta jest duża, więc już na starcie tamta wygrała, bo jest duża, bo to już zawody są zakończone, ona jest duża. Okej. Znaczy, dobrze. Pytanie, dobrze. Pytanie jeszcze, co... Można powiedzieć tak, no okej, na niektórych rynkach wygrywa, tak? Czyli znajduje swoją taką niszę, czy małe miejsce, tam, gdzie potrzeba takich dedykowanych maszyn, tak? I na to jest też potrzeba, no. Natomiast ja, wiesz, mamy też klientów takich dużych, tak? Takie duże korporacyjne firmy. Z nimi bardzo ciężko się współpracuje. Czemu? No bo chodzi o to, że tam jest taka specjalizacja stanowisk pracy, że jest tak, serwisant, który jedzie obejrzeć drzwi. Babka, która zamawia u nas części, ona nie wie, co zamawia. Okej. Często tam jest taki przez to bajzel, bo my jesteśmy na to uważni na przykład, tak? Ale gdybyśmy nie byli małą firmą, tylko też byśmy byli takim dużą firmą, która ma tutaj na przyjęciu zamówień jakiegoś człowieka, który nie wie, co on sprzedaje, tak? To byśmy po prostu, o, proszę symbol podać i byśmy wysyłali, a potem by było, o, to nie to, proszę zwrócić, proszę odesłać. I mówię ci, że sami ci serwisanci z tej firmy, tak, którzy jeżdżą po tych naprawach, dostają piany, bo jadą na budowę gdzieś i się okazuje, że w paczce przyszły zupełnie coś innego, bo dział zakupów coś tam se zamówił. Ale to jest, wiesz, no, gościu, czy kobieta, czy jakiś człowiek, tak, który wszystko jedno, no, po prostu zamawia i nie wie, co zamawia, do czego, po co, ani jak. No ale jakby nie patrzeć, ta duża firma jest dużą firmą, czyli to aż tak bardzo klientom musi nie przeszkadzać. No, wiesz co, to jest tak, że to dobrze funkcjonuje w obecnym systemie monetarnym. Czyli że co, sobie dostają pieniądze darmowe z giełdy, te duże korporacje i sobie w ten sposób wygrywają? No, w jaki sposób w jaki sposób duże firmy stają się takie coraz większe? No, w ten sposób, że najczęściej kupują kolejne firmy. Wchodzą na giełdę, zdobywają głupi kapitał i przejmują kolejne, jest jeden wielki chaos, wtedy wypuszczają nowe akcje, znowu więcej głupich ludzi kupuje i to tak. No dobra, ale generalnie chodzi o to, że żyjemy w takich czasach, gdzie liczy się to, po ile możesz pożyczyć pieniądze. Tak. Jeżeli jesteś w stanie pożyczyć pieniądze i masz za nie płacić, nie wiem, 10% rocznie, tak? No to wyobraź sobie, że masz budynek, który przynosi ci z najmu na czysto, już masz z niego 100 tysięcy złotych. Tak jest. Tak? No to ty za taki budynek nie zapłacisz więcej niż milion, bo ty po prostu kapitał cię kosztuje 10% rocznie. Tak jest. Natomiast taka firma, która może pożyczyć na 1% rocznie, dla niej ten budynek jest wart nie milion, tylko 10 milionów. Czy za tyle może zapłacić, bo żeby jeszcze miała zysk. Tak, zapłaci 5 milionów, a za kapitał płaci 1% rocznie, to i tak są do przodu. Tak, znają mi królika tak zwani. Więc nasz system monetarny promuje nieefektywną gospodarkę, tylko promuje tych, którzy mogą tanio pożyczyć. Oni są gotowi zapłacić 10 razy więcej. Mogą po prostu sobie na to pozwolić, bo tanio pożyczają.
ale oni nie są wcale bardziej efektywni. To nie jest wcale bardziej efektywny sposób. To jest sposób, który działa i jak gdyby sprawia wrażenie, że wszystko jest super w obecnym systemie monetarnym. Ale w innym systemie, gdyby tak łatwo tych pieniędzy się nie drukowało, to nikt by im tych pieniędzy tak łatwo nie pożyczył, bo pieniądze się nie biorą z drukarki, tylko z pracy się biorą. No, ale tutaj wszyscy dookoła muszą finansować takich właśnie ludzi, którzy gdzieś tam potrafią się przy tych królikach zakręcić i gdzieś jakieś tam PFR-y, jakieś tam różne cudawianki, Orleny, co skupują teraz wszystko, TVN tam Orlen ma kupić, czy coś tam, jakieś takie są już zamysły i tani pieniądz, który jest no, przy władzy, powoduje to, że takie no, duże firmy są duże nie dlatego właśnie, że dobrze świadczą usługi, tak? O. One według mnie są często bardzo daleko od klienta. Ale pokonały tę barierę wejścia, czyli kapitał, tak? Czyli przelicytowywują ludzi na rynku na przykład i tak jest, i tak tutaj musimy żyć i sobie radzić, ale takie małe żuczki jak my też sobie znajdujemy fajne nisze wokół tych dużych firm. No. Ale tak trochę mówisz właśnie przed tymi inwestycjami, które cię czekają, że tego kapitału brakuje. No brakuje, no bo to wiesz, myślę, że to jest no właśnie, to jest zupełnie inna skala. To, no, myślę, że my musielibyśmy urosnąć pewnie, no bardzo, bardzo. To jest, wiesz, wzrost wielokrotny. Okej, czyli co? Powoli, to znaczy nie musisz dużo od razu znowu na cały świat wychodzić, tylko gdzieś tam kolejne powoli, jak to, no tak, wiesz, krok za krokiem, małą łyżeczką. Nie, tylko wiesz, większość rzeczy to jest tworzywo. A z tworzywem jest tak, że trzeba to robić no, w setkach albo w tysiącach, w dziesiątkach tysięcy, tak? Bo ja ci powiem na przykład tak, że gdyby ktoś do mnie przyszedł i dał mi, a słuchaj Kamil, bo tu wiesz, umieram i mam dużo pieniędzy i nie mam dzieci, masz 10 milionów, ale weź to Asbiro tak trochę, wiesz, rozwiń, nie? Ja nawet nie mam pomysłu, jak ja mógłbym tutaj, używając pieniędzy, się rozwinąć. No bo co ja zrobię? No, nie zrobię to. Reklam więcej nakupię. No, bez sensu, przecież to by było wyrzucenie pieniędzy w błoto. Ale z tego twojego porównania, że tego kapitału gdzieś tam te duże firmy mają, to coś czuję, że twój rozwój jest w jakiś sposób ograniczony właśnie przez... Znaczy masz pomysł, jak wejść, jak urosnąć, tylko cholernie kapitałochłonny. Dobrze to tak między wierszami wyczytałem? Wiesz co? Może trochę tak. Może to jest tak, że ja cały czas, wiesz, no ja raczej jestem taki, wiesz, właśnie ostrożny. Nie lubię robić tak, wydajemy kasę i hurra, jedziemy, tak? Raczej ten rozwój naszej firmy, tak? Znaczy, wiesz, no to jest tak, że tam od 3 lat no, udało nam się podwoić obroty. Nie. Co myślę, że nawet w tej pandemii jest niezłym wynikiem. Ale poczekaj, bo to małe firmy to mają tak, że jak podwajają obroty, to zyski o połowę spadają. Nie, 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 no żeśmy zyski, wiesz, zyski. Podobno jest taka tendencja, wiesz, bo mieliśmy ostatnio na seminarium takich no, specjalistów, no chłopaków, którzy badali takie małe firmy, ponieważ Ela Marciniak teraz robi studia właśnie z wartości firmy, to znaczy takiej
pieniężnej wartości, czyli tam Excel, co zrobić i za co inwestor jest w stanie zapłacić, a jak to wszystko przygotować, nie że wartości, że my dbamy o środowisko, nie te wartości, takie cashowe wartości. I byli chłopaki, którzy właśnie chodzili po tych firmach i w zasadzie często jest tak, że jak ktoś mówi, no zwiększyliśmy sprzedaż tam 3 razy, nie? I w zasadzie już z automatu mają duże prawdopodobieństwo, okej, zwiększyliście sprzedaż 3 razy, to pewnie zyski wam spadły 3 razy, bo to tak przeważnie ci właściciele tak luźnie do tego podchodzą, że wiesz, mieli firmę, zarobili 100 tysięcy, super. Firma sprzedaje 3 razy więcej, a oni nadal 100 tysięcy zarobili. Nie, nie. Widzisz, ja bardzo miło wspominam z moich, wiesz, za Zbiro wykłady z Markiem Kowalczykiem z teorii ograniczeń. Tak. One bardzo dużo mi dały. Tak? I myślę, że tam jest że teoria ograniczeń daje takie narzędzia, żeby rosnąć i te zyski, żeby dalej były. My żeśmy urośli 2 razy, a tak, nie zwiększyliśmy w ogóle zespołu. Cały czas tyle samo ludzi jest. No, jesteśmy w większej trochę, wiesz, większa przestrzeń, tak? Znaczy magazyn musieliśmy zwiększyć, tak? Ale no, chodzi o to, że raczej te zyski rosną, bo sprzedając mniej, no mieliśmy i tak, znaczy chodzi o to, że te koszty stałe albo operacyjne, niewiele nam wzrosły. No trochę wzrosły, ale 2 razy większa sprzedaż przynosi dużo większe zyski. Poza tym no, to jeszcze się przełożyło na to, że często mogliśmy na przykład jakieś tam wynegocjować większe rabaty, zoptymalizować transport. No, czyli kto ma, to będzie mu dodane, tak? I tutaj jesteś akurat tym przykładem, tak? Że zwiększając sprzedaż 2 razy, wcale nie zarabiamy 2 razy tyle, tylko że mamy przestrzeń do tego, żeby jeszcze wydajniej, bo jeszcze większe rabaty, bo mniej metrów kwadratowych na jednostkę sprzedaży potrzeba, bo to wtedy wszystko można wydajniej zorganizować. Mhm. No, można, znaczy jest... Wiesz, ja myślę, że ta teoria ograniczeń daje takie narzędzie do tego, żeby tak działać, tak? My żeśmy, myślę, że dużo poświęcili czasu na tak naprawdę przez te 3 ostatnie lata na takie reformowanie firmy. Nie tyle skupialiśmy się na szukaniu nowych klientów albo na reklamowaniu, tylko po prostu, nie wiem, zaczęliśmy od końca, czyli poprawiliśmy, wiesz, windykację, potem jak... poprawić, nie wiem, wysyłki i tak dalej, tak? Czyli żeśmy raczej poprawiali, o tutaj rozumiesz, wewnątrz firmy, tak? No i to się potem przekłada na sprzedaż, no bo to zawsze są klienci trochę bardziej zadowoleni i to częściej mówią, prawda? No, klienci po prostu jakoś tak, wiesz, się sami pojawiają. Jak to się dzieje, powiedz mi, nie? No nie wiem, no. No. Wystarczy, wiesz, oddzwaniać, być rzetelnym, uczciwym, lojalnym, mieć poczucie humoru, nie mieć kija w tyłku. Naprawdę, wystarczy być dobrym człowiekiem i klienci się sami pojawiają. No. A tutaj, wiesz... Wiesz, nie mamy żadnego handlowca takiego, który by jeździł i tylko sprzedawał, no. Czemu? Ale... No bo w firmie wszyscy jakoś sprzedają, no. Czyli wszyscy są handlowcami. No tak, wszyscy są handlowcami, ale nie, rozumiesz, no to jest tak, że można powiedzieć, no każdy się tam troszeczkę innym kawałkiem zajmuje, tak? No jak się zaczęła pandemia na przykład, no miałem nadzieję, w końcu zrobimy stronę internetową. No ale się, oprócz tam początkowego chaosu, no to potem się okazało, że tych zamówień jest jeszcze więcej, tak? Ale poczekaj. 2021 rok, a ty strony internetowej nie masz? Nie, mam stronę internetową, tylko no, ona tak. Już ma z 10 lat albo kilkanaście. I jeszcze ją pewnie sam wyrzeźbiłeś w HTML-u. Nie, no tak może źle nie jest.
ale na pewno jest do przerobienia. No. To ja dawno temu zrobiłem stronę Asbiro na jakimś tam WordPressie, na jakimś szablonie i wtedy to było, jak mnie wszyscy chwalili, jaka fajna strona. A potem minęło kilka lat i wszyscy tak mówili, a taka przeciętna, a potem a jaka beznadziejna, zmienilibyście to. I mnie tak bolało, jak chłopaki pisali stronę od nowa, że to moje dziecko, moja krwawica na klawiaturze odeszła. No ale jak widać przeszkadzała, moje umiejętności już nie wystarczyły, żeby uczelnia się rozwijała i coraz mniej jest mnie w uczelni, muszę ci powiedzieć, i czuję się taki trochę, nie to, że odstawiony, tylko to, że moje kompetencje, jak firma urosła, no bo to jednak mamy już tam ze 30 osób w zespole, że coraz mniej jest miejsc, gdzie moje kompetencje okazują się najlepsze, to znaczy, wiesz, najbardziej potrzebne z zespołu, no bo jak zespół szeroki, każdy się specjalizuje w czymś innym, no to cholera, no coraz mniej mam tych miejsc, gdzie ja mogę zabłysnąć. Ty też tak masz? No wiesz, my mamy 5 osób w zespole, więc jeszcze to nie jest tak bardzo, myślę, że byłoby 30, to może tak, ale... To jeszcze to przed tobą, że będziesz coraz mniej potrzebny w firmie. Ale na przykład, opowiem ci, teraz wprowadzaliśmy nowy program tam księgowo-magazynowy, tak? I ja się na nim najmniej znam. Nie kojarzę w ogóle, nie wiem, o co tam chodzi. No to uzależniasz firmę od umiejętności kogoś z zespołu. No to źle czy dobrze? Nie wiem. Nie wiem, bo z jednej strony jest to zagrożenie, a z drugiej strony szansa. No, zagrożenie, że jest jakaś rzecz, że ty nie wiesz, co tam jest, więc musisz komuś zaufać, że ten ktoś, nie wiem, nie zapije i nie przyjdzie albo cokolwiek, nie? A z drugiej strony, no cholera, no jak ta firma ma rosnąć, No to ty nie musisz wiedzieć wszystkiego. Nie, no ja myślę, że znaczy wiesz, ja się bardzo cieszę, że program księgowy właśnie i magazynowy wybrali oni, tak, wdrożyli go, wyszkolili się i sami to zrobili. O prezesie zapomnieli. Bardzo dobrze, właśnie to jestem z nich bardzo dumny z tego powodu. Że nie chcieli cię szkolić. Nie, właśnie, że ja widzę, że ja mam dużo, jak ja... Oni dużo sprawniej wdrażają różne rzeczy, tak? Ja jakoś mam taki, jestem, wiesz, może trochę zbyt chaotyczny, albo zbyt się jaram jakimiś nowymi rzeczami. O, i trudno mi jest tak wdrożyć do końca coś tam, tak więc... No, ty jesteś ta osoba, która to wszystko rozkręcała, czyli ty masz umiejętności takie bardziej potrzebne do rozkręcania firmy, niekoniecznie już nią administrować. To samo ja. Ja już tutaj w skali gdzieś tam wymiękam, moja kreatywna tutaj bardziej natura przy rzeczach takich administracyjnych, właśnie tych planach, budżetach i tak dalej. Nie, to Ela. Ela, ona Bakaland rozkręciła, wierzę, że Asbiro jest w dobrych rękach, więc wiesz, no trzeba się tym dzielić, ale to jest takie trochę smutne, że te umiejętności założycieli firm, przeważnie jak te firmy urosną, to tak no, coraz mniejszej ilości pól można używać te umiejętności. Mhm. Wtedy... No widzisz, ja jak gdyby jakoś... Być może znalazłem pewną taką ścieżkę, która, znaczy, bo jest coś pięknego takiego, co ja bardzo lubię w takich młodych, żywych firmach, tak? Które z czasem gdzieś tam rosną, rozwijają się i kostnieją, tak? Tak. I się zastanawiałem, czy jest, wiesz, jakaś ścieżka, żeby dalej taką witalność utrzymać, nie? Się wydaje, że zarząd tylko i wyłącznie ta osoba, co to trzyma, ona to... No widzisz, więc ja jak pamiętam, że trochę dzięki profesorowi Bliklemu, on mi kiedyś tam na jakiejś konferencji go słyszałem, powiedział o takiej firmie Morningstar, amerykańskiej takiej, która jest tam jednym z większych przetwórców pomidorów w Stanach. I kiedyś, jak pamiętam, byłem po którymś weekendzie w Asbiro, kiedy mi tam opowiadali, że jak chcę mieć dużą firmę, to mam porobić procedury. Kurde, no nie,
To nie dla mnie, nie będę żadnych, nie wiem, bo stanowiska pracy, procedury, papierki, będę według wszystko jakiś list, to nie jest moja bajka w ogóle, nie, to nie to. Zacząłem grzebać w internecie i szukać tej firmy Morningstar. I znalazłem na YouTubie taki 15-minutową prezentację takiego gościa, który się nazywa Doug Kirkpatrick. To się nazywa Beyond Empowerment. Obejrzałem to. To było 26 maja 2016 roku. Co za dokładność. No i powiedziałem, to jest to. To jest to, o co mi chodzi. Otóż ta firma Morningstar została założona przez gościa, który jest libertarianinem. I on, jak rozumiesz, on powiedział, że chce tą firmę żeby ona działała według tych zasad. Mieli wtedy 25 osób. To była firma, która transportowała pomidory. I mieli budować pierwszą przetwórnię pomidorów. Też ciekawa specjalizacja. Transport pomidorów. Nie sałaty, nie marchewki, pomidorów. Mieli trochę zrobić to samo, co my mamy teraz zrobić, tak? Czyli otworzyć przetwórnię, czyli olbrzymia inwestycja. Nieznany rynek, nie, w ogóle nieznany, no bo oni transportują, czyli z pola do przetwórni. Na tym się znali, ale mają teraz budować przetwórnię, tak? No i ten gość, on się nazywa Chris Ruffer, powiedział, bo tam była dyskusja, przyszli jacyś, wiesz, bankierzy, inwestorzy, no cała rozmowa, jak to będzie, jak... On mówi, słuchajcie, zrobimy tą całą firmę na dwóch zasadach oprzemy. Jedna zasada jest taka, że nikt nie może stosować przemocy wobec drugiej osoby. Nikt wobec nikogo nie może stosować przemocy. Czyli zakaz związków zawodowych. To mi się podoba. Nie ma. Ale uwaga, też nikt nie może nikogo wywalić z pracy tam. To bez sensu. Ale zaraz ci powiem. Bo to też jest stosowanie jakiejś przemocy. Można najwyżej kogoś poprosić, żeby odszedł. I teraz tak, druga zasada jest taka, dotrzymujemy swoich zobowiązań. I tam w tej firmie jest tak, że szefem jest misja, bo oni mają misję jakąś określoną, że chcą być złotym medalistą w przetwórstwie pomidorów. Jest proces i są pracownicy, którzy odpowiadają za kawałki tego procesu i oni między sobą robią kontrakty, umawiają się na coś. Jak czegoś potrzebują, to kupują, tak? Potrzebujesz jakiś miernik, no to kupujesz po prostu, tak? Widzisz, że proces nie idzie tak, to decydujecie, rozmawiacie tam z tymi ludźmi, którzy są przy tym kawałku procesu i na przykład zatrudniacie kolejną osobę, zmieniacie maszynę, coś tam. To jest w tej chwili firma, która ma 4000 ludzi. Mają trzy wielkie przetwórnie, oni mówią, zrobiliśmy to bez żadnego szefa. Tylko opierając się na tych dwóch zasadach. A teraz powiem ci, jak się kogoś zwalnia, bo to nie jest tak do końca, że się nikogo nie zwalnia, tylko jest zasada taka, no, że jest kolega koło ciebie, który widzisz, że się opierdziela, tak? No to możesz to ścierpieć albo mu zwrócić uwagę, tak? Czyli chodzi o to, że jak gdyby dopóki nikt komuś nie zwraca uwagi, to znaczy, że akceptujemy, jak ten gościu się zachowuje. Tak. A to nie jest rolą zarządu, żeby tam kogoś wywalić, tak? Bo często jest tak, że rozumiesz, jest hierarchia, jest zarząd, ty w zespole pracujesz z jakimś, za przeproszeniem, dupkiem, ale nic nie możesz mu powiedzieć, bo ty nie masz władzy, żeby go wywalić, a on na przykład, rozumiesz, podlizuje się szefowi i tak jesteś skazany na pracę z nim, tak? Tak. Tu jest inaczej, bo po prostu jest kolega i możesz mu powiedzieć, weź się, ogarnij gościu, tak? I pierwszy krok to jest taki, że rozmawiacie we dwóch. Jak to nie pomoże, no to szukacie arbitra. Jak przy arbitrze nie pomoże, to jest komisja. Jak komisja nie pomoże temu gościowi, on, wiesz, cały czas jest, no robi coś i wszyscy stwierdzają, że coś z nim jest nie tak, no to na koniec jest jeszcze prezes, który jak gdyby w wyniku tego całego postępowania patrzy na misję, jaka jest firma. I czy ten gościu się zachowuje zgodnie z misją. Ale chodzi o to, że to powoduje,
według mnie uwalnia niesamowity potencjał, tak? Ludzi. O, zobacz, tutaj te tablice na przykład, które są za mną, tam te, co te rzeczy wiszą, takie rzeczy, to są o, tablice takie, gdzie nie chcieliśmy trzymać tych akcesoriów wszystkich na półkach, bo nikomu u nas się nie chce czyścić tych półek, więc wymyśliliśmy, że będzie, zrobimy tablicę z blachy, do części poprzykręcamy magnesy i będziemy trzymać części, więc klient jak przyjdzie, to może sobie wziąć do ręki, może przyłożyć do drzwi, przymierzyć, pooglądać, podotykać, tak? Ja tam nie ruszyłem palcem, rozumiesz? To zrobili oni, w tym sensie, że kupili blachę, wybrali magnesy, wszystko to się o tak stało, tak? Ja powiedzmy nie stawiałem barier, tak? Które często hierarchia, zarząd stawia, no. No bo musi się poczuć ważne przy każdej decyzji, nie? Ale często też pracownicy tego oczekują, nie? Że nie zrealizują pomysłów sami, tylko idą się prosić, czy to dobry pomysł. Super, niech idą pracować w korporacjach. W dużych firmach mogą tacy pracować. No. Dokładnie. Niech konkurencja ich bierze. No to zaintrygowałeś mnie tym Morningstarem. Coś będę musiał sięgnąć trochę do tych filmów YouTube'owych. Skoro zapamiętałeś datę, to musiało cię tak trochę wewnętrznie trochę przekonań zmienić ten prosty filmik. Powiem jeszcze. Potem ja stwierdziłem, że muszę się skontaktować z tym gościem. Zacząłem na LinkedInie z nim gadać. Ja mówię, weź przyjedź Dak tutaj do Polski na konferencję. Nawet do ciebie chyba pisałem. I on powiedział, dobra, super, ale za jeden dzień to ja biorę 5000 dolarów i plus przelot. I ja mówię, no to kurczę, na takie pieniądze to mnie nie stać, że ja wiesz, nie będę płacił za konsultację takich pieniędzy. I pomyślałem, no to zrobię może gdzieś konferencję. I żeśmy zrobili taką, w końcu trafiłem na jakąś firmę konsultingową, z którą zrobiliśmy taką konferencję na 300 osób. On przyleciał, zrobił warsztaty. O. I wiesz, bardzo, bardzo to było cenne. No proszę, no proszę, czyli się da! Da się wiele rzeczy tutaj zrobić. Da się zdobywać, wiedzę bezkosztowo. A o reszcie porozmawiamy przy piwie, co? Bo tutaj wrzucam do lodówki. Nie wiem, czy części do tej lodówki są od ciebie, ale wrzucam Asbiro do lodówki i się będziemy pewnie niedługo widzieć, to sobie obalimy. Dobrze. Chyba, że do ciebie przyjadę, Kamil. Zapraszam, świętokrzyskie. Jak jesteś w okolicach, to zapraszam na strzelnicę, zwłaszcza, bo ostatnio bardzo dużo ludzi, taki klubik sobie tutaj już otworzyliśmy i sobie strzelamy. Proszę? To kiedy mogę przyjechać? A to za chwilę porozmawiamy. Za chwilę porozmawiamy. Krzysztofie, wielkie, wielkie dzięki za rozmowę. I no, decyduj się, czy inwestujesz, bo jak inwestujesz, to czekają cię znowu takie czasy, takiej, czy dobrze powiem, jeżeli taki drugi młody czas w firmie, kiedy jest ta kreatywność, niepewność, to nie jest takie poukładane jak teraz, tylko inwestycja, to się musi spiąć i człowiek aż wchodzi w taki tryb takiej bardziej intensywnej pracy. Nie, no może znajdziemy inwestorów po prostu, no. No to tym bardziej, wziąć pieniądze od inwestorów, to trzeba, wiesz, się jeszcze trzy razy bardziej bać, liczyć, szanować i tak dalej, bo wiesz, swoje to jak stracisz, to co tam, a jak od kogoś wziąć, to Jezus Maria, to dopiero będzie wstyd na wiosce, nie? No. A to jednak Polska niby jest duża, te tam 30 kilka milionów ludzi, ale w tych przedsiębiorstwach to się wszyscy znamy. Wszyscy znamy, nie? Zwłaszcza w branży, nie? I to różne tutaj się historie słyszy. No to działaj w takim bądź razie. Powodzenia, piwo w lodówce czeka na twój przyjazd i co? Widzimy się pewnie, jak nie na strzelnicy, to na zajęciach, tak? Więc co, wolności, sukcesów i do zobaczenia. Dzięki za rozmowę. Na razie, trzymaj się. Trzymaj się, hej.